jak za siebie i zaczął przepraszać. Jak dziecko, gdy złapiesz je na gorącym uczynku. Powiedziałam, chodźmy na obiad. Od razu zaczęliśmy rozmawiać, rozumieliśmy się. W bazie walczyliśmy z paleniem i papierosami. U góry Tomek nigdy nie palił. W namiocie u góry pojawiło się coś, co wyglądało jak dym, ale to była para. Nagraliśmy zabawny filmik. Tomek mówi: Eli, nie pal wewnątrz namiotu. Proszę, wyjdź. A ja na to: oczywiście, wyjdę i trochę się przejdę. Jest taka historia z policjantem z bazy. Tomek wracał akurat, miał bardzo dobre buty. W tym roku odmroził stopy. Policjant szedł w górę i nie miał odpowiednich butów, więc Tomek powiedział: weź moje, ja ich nie potrzebuję. Taki był Tomek, miał wielkie serce. Mogę mówić z mojego punktu widzenia, ponieważ Tomka nie ma. Postanowił jechać sam, bo rok wcześniej miał pewne nieporozumienia ze swoim poprzednim partnerem wspinaczkowym. Myślę, że kiedy był po stronie Rupal podczas aklimatyzacji, nie było mu dobrze z tym, że jest tam sam. Eli poprosiła, bym skontaktowała ją z Tomkiem. Już po tym powiedział mi, że spadła mu z nieba. Był tak samotny, że nie wiedział, co z tym zrobić. Samotne wspinanie na Nanga Parbat, co ja zrobiłem. Miał to w głowie. To było dla niego jak cud, że jest partner, z którym może się wspinać. Był więcej niż bratem, więcej niż partnerem wspinaczkowym, choć byliśmy kompletnie różni. Ja uprawiam dużo sportu, a on nie. Nie trenował, ja nigdy nie palę w domu, on owszem. Jednak, by osiągnąć cel, doszliśmy do porozumienia. Dla mnie alpinizm to sport. Dla Tomka to była filozofia. On zaczął trenować, ja otworzyłam oczy na ducha tej góry. Był w stanie spędzić wiele nocy u góry. Natomiast ja po prostu budzę się rano, jeśli pogoda jest dobra, kontynuuję. Jeśli jest zła, mogę zostać w namiocie. Jego styl różnił się od mojego, ale zrozumiałam, że można wspinać się tak jak on. Obecnie nie mam planów związanych z Himalajami. Jestem pewna, że wrócę do wspinania w Alpach, ponieważ to całe moje życie. Lubię bouldering, wspinanie, bieganie po górach, narty. To moje życie. To prawdziwy sport i tego potrzebuję. Za jakiś czas prawdopodobnie będę się wspinać w Himalajach, ponieważ to tkwi wewnątrz mnie. Nie chcę powiedzieć, że jestem uzależniona, ale to bardzo silne uczucie. Na razie jednak muszę przestać. Musi wyzdrowieć moja głowa, moje ciało. In the future, probably I will think to come back in Himalaya. But for now it's too early. I need to stop. Muszę zaakceptować dramat na Nanga Parbat i dopiero potem będę mogła myśleć o wspinaniu. The drama on Nanga Parbat first and after I can project myself for some climbing. I think our acclimatization was. Myślę, że nasza aklimatyzacja nie była perfekcyjna, ale nie była też taka zła. Spędziliśmy noc na wysokości 6600 metrów nad poziomem morza. Zimą w ogóle ciężko jest dotrzeć na wysokość 7000 metrów i spędzić tam noc, by poprawić aklimatyzację, co możesz zrobić w sezonach wiosennym, letnim czy jesiennym. Jak na zimę, to była wystarczająca aklimatyzacja. Potem utknęliśmy w bazie na 3 tygodnie. Przyszedł jet stream. Nie było możliwości, by wyruszyć.
Gdy rozpoczęliśmy atak szczytowy, wiedzieliśmy, że będziemy musieli przeczekać noc i prawdopodobnie także dzień złej pogody, ale zazwyczaj trudno o 4 dni dobrej pogody. W jeden dzień miało mocno wiać, wiedzieliśmy, że spędzimy kolejną noc w górze i będziemy kontynuować aklimatyzację. Spędziliśmy kolejne godziny w tym miejscu, ponieważ było wietrznie. Nie było możliwości, by iść w górę, więc to poprawiło naszą aklimatyzację. Byliśmy gotowi na atak szczytowy. Na początku Tomek miał problemy żołądkowe, ponieważ w naszej bazie nie było za czysto, ale to tylko na początku. Gdy zatrzymaliśmy się na 6600, nie było przeszkód, by kontynuował atak. Więc nasza aklimatyzacja była niezła. Nie rewelacyjna, ale i niezła, jak na zimę. No, not very good, but not so bad for the winter time. Kręciłam filmik 100 metrów od szczytu. Czekałam na Tomka. Byłam szybsza. Jeśli nie chcę marznąć, muszę być szybka. Gdy dołączył do mnie, powiedziałam: Tomek, jest trochę chmur. Prawdopodobnie będziemy na szczycie nocą. Jak się czujesz? Co myślisz? Dyskutowaliśmy. Chmura przemieszczała się wyżej. Nie będzie widoków, więc to nie problem, jeśli osiągniemy szczyt nocą. Czuliśmy się na siłach, by atakować szczyt. To była decyzja obojga. Tomek czuł się dobrze, nie miał oznak choroby wysokościowej. Problemy zaczęły się wyżej, na wierzchołku, bardzo szybko. Rozmawiałam potem z lekarzem. Nie mam odpowiedzi na to, co stało się u góry. Jest wiele pytań, na które nie mam odpowiedzi. For me it was I have no answer about what happened upstairs. It was very hard on the way back. Droga powrotna była bardzo ciężka. Gdy Tomek powiedział mi: nie widzę cię, to był okropny moment. Wiedziałam, że nasza sytuacja jest zła. Wybraliśmy drogę, która nie jest prosta. Masz piramidę, potem idziesz w górę, przekraczasz grzbiet. Tomek nie poradzi sobie z tym miejscem. Jesteśmy w bardzo skomplikowanej sytuacji. W tym czasie mówiłam: nie martw się, nie martw się, nie martw się, ponieważ kiedy spojrzał na mnie i powiedział: nie widzę cię, był jak dziecko. Nie rozumiał, co się dzieje z jego ciałem. Użyłam wielu słów, by go zmotywować, by pomóc zejść. Powiedział wiele razy: musisz usiąść, ja muszę odpocząć, nie mogę kontynuować, a ja naciskałam, by iść w dół, ponieważ jeśli zostaniesz na tej górze, umrzesz. Wiedziałam, że w takim momencie muszę być bardzo silna, mobilizować go jak umiem. W pewnym momencie nie mógł już kontynuować zejścia, a ja nie mogłam go nieść. And one moment for him it was no possible to continue. And for me it was no possible to say to bring him. Wysłałam pierwsze SOS, informację, że jesteśmy w bardzo skomplikowanej sytuacji, gdy w Europie była pierwsza nad ranem, w Pakistanie 4-5 w nocy. Wysłałam to SOS do Anny, do policjanta w bazie, do mojego męża, do Luda, mojego przyjaciela, który podał mi prognozę pogody. Wiadomość była prosta. Potrzebujemy pomocy, ponieważ czuję, że Tomek tym razem gdzieś się zatrzyma i po prostu nie przejdziemy dalej. Powiedziałam, że w tym momencie nie mogę zrobić nic więcej. Potrzebuję gościa, który go zniesie. Jeśli nie, to on tu umrze. Adam Denis, była baza, odbiór. W polskiej bazie pod K2 było wielu chętnych, by iść na pomoc? No generalnie wszyscy byli gotowi, tak? Były nawet takie założenia, że przyleci ponad większy śmigłowiec i zabierze większą ilość osób, także generalnie nie było osoby, która w jakimś sensie się nie zadeklarowała, żeby w tym wszystkim uczestniczyć. Dostaliśmy informację i niestety trzeba było czekać na decyzję o starcie helikopterów. To był taki dosyć trudny moment.
byliśmy wszyscy sprężeni, gotowi, każdy chciał wtedy lecieć. Kierownik wybrał naszą czwórkę, trzeba było czekać właściwie dobę, a nawet więcej. To był taki dosyć trudny moment tego oczekiwania. Wylądowaliśmy w obozie pierwszym. Błyskawiczna akcja Denisa i Adama spowodowała, że naprawdę szybko znaleźli Eli. Dzięki temu również, że ona schodziła i sama dzielnie walczyła. Godzina czy dwie później Tomek mówi do mnie: Eli, muszę odpocząć. Jestem kompletnie wyczerpany i nie mogę kontynuować. Za bardzo cierpię. Potrzebuję godziny czy dwóch, by odpocząć. Powiedziałam mu: Tomek, jeśli się zatrzymamy, będzie trudno wrócić. Nie, Eli, nie mogę się ruszyć. Więc znalazłam szczelinę. Dla nas to było niemożliwe, by dotrzeć do obozu. Wiedziałam, że muszę go chronić, rozgrzać go, ale nie mieliśmy wody, śpiwora, namiotu. To było dla mnie bardzo trudne. Nie zdecydowałam sama, nie byłam w stanie tego zrobić. Ludo to wiedział, użył wielu słów. Powiedział, że to jedyna droga, by ocalić Tomka. Ja muszę zejść tak na 6500 metrów albo 6000, to jedyna droga. Helikopter może osiągnąć tę wysokość i może zostawić kogoś i wrócić ze sprzętem, ludźmi, którzy pomogą zejść i spróbują mnie ocalić. Dla mnie to była jedyna droga. Nie mogłam go nieść. Może na papierze to możliwe nieść gościa, ale w prawdziwym życiu to było niemożliwe. Ludo użył wielu słów, że muszę zejść, że muszę zostawić Tomka, że to jedyna droga, ale to słowo mojego męża zdecydowało. Użył... To był dla mnie cud. Gdy byłam sama na 6700 metrach, Ludo powiedział mi, że mam tam spędzić noc, że nie ma możliwości, bym wróciła i dołączyła do Tomka, ponieważ ratownicy przybędą rano i muszę zostać w tym miejscu. Powiedział mi, że przybędą polscy wspinacze, że Denis przybędzie. Potem był długi dzień, długa noc, długi dzień. Nie słyszałam helikoptera. Ludo wysłał mi wiadomość, że helikopter osiągnie wysokość obozu pierwszego jutro rano. Ja byłam jednak pewna, że spędzą noc w obozie pierwszym, a do mnie dołączą rano. Powiedziałam Ludo: nie mogę spędzić kolejnej nocy tutaj, bo umrę. Muszę schodzić powoli i bezpiecznie. Znalazłam kawałek liny. Nie wiem, jak to możliwe, że ta lina tam była. Tomek mówił mi wiele razy, że wspinacze rozwieszają liny poręczowe latem, ale zimą ta lina jest pod śniegiem, bo są tak trudne warunki, a ona była na zewnątrz. To także jest cud. Ponieważ dla Adama i Denisa było możliwe, żeby wspiąć się bardzo szybko dzięki nim, a dla mnie, żeby schodzić. Nie wiem, jak to się stało, ale stało się i to jest dla mnie cud. Elizabeth! Nice to see you! Adam, I have her! Znalezienie Eli. Moment bardzo, bardzo wzruszający. Może nawet bardziej niż to powitanie teraz. Ale pamiętam też moment wejścia w kuluar, taką chwilę zawahania, żeby, nie wiem, wspinać się po starych poręczówkach w nocy. No a z drugiej strony ta świadomość, że Tomek i Eli potrzebują naszej pomocy, gdzieś w pewnym sensie przeważyła i myślę, że w sytuacji, kiedy na szali jest życie drugiego człowieka, my jesteśmy zdolni do większych poświęceń czy większych kompromisów w kwestii własnego bezpieczeństwa. Powiedzieliśmy, że się przemieszczają szybko, lecz nie aż tak. Nie wiedzieliśmy, że aż tak szybko, że tak ją szybko odnajdą, także emocje były. Była noc, nie miałam światła. Moja czołówka nie świeciła, nie miałam baterii. Zobaczyłam dwa światła. Pomyślałam: przyszli, to niemożliwe, są tacy silni, przyszli, są tutaj. They are here for help us, you know. Yeah.
Ja sobie zdaję sprawę, że dla kogoś to może się wydawać takie imponujące, że wspinali się 18 godzin w nocy zimą. Natomiast no, jesteśmy himalajstami i tym się zajmujemy na co dzień. Wykonaliśmy to, co do nas gdzieś tam należało i nie jest to dla nas, ludzi, którzy chodzą po górach, coś dziwnego, nadzwyczajnego, że się pomaga. Zostaliśmy okrzyknięci bohaterami. Naprawdę, ani ja, ani wiem o tym, żaden z kolegów nie czuje się bohaterem, ja również. To była nasza normalna robota. Okoliczności, w jakich to wszystko się odbyło, zima, przelot helikopterem 200 km, rzeczywiście może robić wrażenie. Dla mnie to bardzo ważne, że tu jestem. Zrobiłam to dla Tomka. Jest mi ciężko, uwierz, być tutaj i opowiadać tę historię. Chciałabym od tego uciec, ale wiem, że muszę mówić o Tomku, o jego duchu, motywacji. Dlatego to bardzo ważne, by tutaj być. Bardzo czekałem na ten moment, bo przecież nie widzieliśmy się od akcji. Ostatni raz widzieliśmy się przy śmigłowcu, wszystko działo się bardzo szybko, a na pewno i dla mnie też ta akcja była ważnym wydarzeniem, sporo rzeczy mamy do omówienia. Nie jestem szczególnie dobry, nie czuję się dobrze w takiej komunikacji za pomocą internetu. Czekałem na ten moment, aż się spotkamy i w końcu będziemy mogli porozmawiać, bo na pewno ta akcja budzi w nas bardzo silne emocje i w pewien sposób związała nas ze sobą. Still strong. Tak, emocje wciąż są bardzo duże. Podczas spotkania było dużo emocji. To był trudny czas od stycznia, ale jestem tutaj. Myślę, że maczał w tym palce Tomek.